Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kanale HardPC, gdzie dzisiaj zaprezentujemy Wam rodzinę głośników Bluetooth Jukebox od firmy Snab. A na początek pójdzie model JB21. Model JB21 posiada dwa przetworniki 40 mm o mocy 3 W każdy. Ma on 22 cm szerokości, 6 cm długości, a jego waga to 310 g. Posiada on baterię o pojemności 2000 mAh, która powinna wystarczyć na 4 godziny ciągłego słuchania muzyki, a do jej naładowania potrzebne będzie około 3 godzin. Głośnik posiada moduł Bluetooth 4.2 i technologię HD Voice, która zapewni nam najlepszą jakość podczas rozmów, a jego maksymalny zasięg od urządzenia źródłowego to 10 metrów. Z tyłu naszego głośnika, oprócz ostrzeżeń i specyfikacji, znajdziemy także port micro USB do ładowania, a także wejście AUX mini-jack. Oczywiście kabel do ładowania, a także mini-jack znajdują się w zestawie z głośnikiem. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to mamy tutaj tylko jeden przycisk, którym włączamy i wyłączamy głośnik. Po włączeniu widać nas taki oto dźwięk. I od razu po nim urządzenie przechodzi w tryb parowania. Jest on wyszukiwany jako Jukebox 21 i po sparowaniu możemy już cieszyć się naszą muzyką. Trzeba tu także dodać, że głośność kontrolujemy tylko i wyłącznie z poziomu urządzenia docelowego, np. telefonu. Sam głośnik gra naprawdę bardzo czysto i głośno, dzięki czemu możemy go zabrać tak naprawdę gdzie tylko chcemy. Ale co jeżeli ktoś potrzebuje bardziej kompaktowego urządzenia? W takim razie powinien zainteresować się modelem JB11. Model JB11 posiada tylko jeden 40 mm przetwornik, za to o mocy 5 W. Ma on kształt zaokrąglonego kwadratu o boku 8,8 cm, a także wagę na poziomie 192 g. Technologia jest identyczna co w modelu 21, więc tutaj także mamy Bluetooth 4.2, HD Voice i zasięg 10 metrów. Bateria także jest niezmieniona, dzięki czemu na modelu 11 możemy uzyskać aż do 5 godzin ciągłego słuchania muzyki. Peryferia tutaj znajdują się na bocznej ściance i jest to tylko i wyłącznie port micro USB do ładowania urządzenia. Przycisk wielofunkcyjny znajduje się na przodzie głośnika i działa on w identyczny sposób co w modelu wyższym. Skoro specyfikacja została już wyjaśniona, to czas by przejść do porównania dźwiękowego. Jeżeli chodzi o porównanie dźwiękowe, to JB21 gra tutaj trochę głośniej i bardziej stawia on na wyższe tony, a bas dopiero jesteśmy w stanie usłyszeć bardziej dokładnie, kiedy oddalimy się na odległość 1 metra. Za to charakterystyka JB11 jest bardziej basowa i woli on bardziej niższe tony, dzięki czemu brzmi to o wiele soczyściej, choć nie gra tak głośno jak wyższy model, ale za to jest mniejszy, lżejszy i tańszy. No i ostatecznie jest w stanie dłużej wytrzymać na baterii, więc wybór musi zostać tutaj podjęty na bazie Waszych preferencji. Jeżeli chodzi o cenę, to w serwisie HardPC przez następne kilka tygodni za model JB11 zapłacicie jedynie 79 zł, a za JB21 109 zł. I to tyle, jeżeli chodzi o rodzinę Snab Jukebox. Oczywiście wszystkie linki do zakupu macie podane w opisie. Dajcie znać, co sądzicie na ich temat, a także dajcie znać, co sądzicie na temat nowego prowadzącego, a także jego stylu montażowego. Tymczasem my widzimy się przy okazji kolejnych prezentacji. Trzymajcie się i na razie.